Dzisiaj jest 6 stycznia. Jesteśmy właśnie na rynku w Tarnowie, gdzie przechodzi radosny, rodzinny i kolorowy orszak Trzech Króli. Przyszliście Państwo tutaj całą rodziną. Dlaczego Państwo tutaj jesteście? Uczestniczycie w tym orszaku? To już jest taka tradycja, tak wkorzeniona w, no, w całą wiarę, w którą wierzymy, że trudno byłoby nie przyjść, nawet na chwilę. Dzieciaki są różnie usposobione, ale po prostu trzeba tu uczestniczyć. A podoba się? Tak. Coraz więcej ludzi nie wstydzi się przyjść, ubrać koronę, no jak ja, którą, no powiedzmy, dzieciaki mniej, ale takie zamanifestowanie, powiedzmy, swojej postawy w życiu tutaj. Jeżeli mogę w ogóle jedną prywatną sprawę zdradzić, to chcę powiedzieć, że tutaj ten obok Miłosz, który jest taki zestresowany, 4 lata temu był Jezuskiem, żywym Jezuskiem, który miał wtedy pół roczku i był w Bernardynach i po prostu wtedy już tak bardzo uczestniczył, a teraz to tak przeżywa to zestresowany. To może za niedługo będzie królem już. No, zobaczymy, jak się losy potoczą. Jak ci się tutaj podoba? Bardzo fajnie, wrażenia super. Fajnie było pójść na taki orszak, wszystko fajnie, przedstawienie ładne. Bardzo super, fajnie, podoba mi się. Czym dla was jest orszak Trzech Króli? Na pewno to jest wyjątkowe przeżycie takie dla rodzin i dzieci, w szczególności dla dzieci, bo i dostają korony, i różne flagi, i też mogą zobaczyć taką jakby Biblię od takiej żywej strony. No bo jednak królowie jadą na koniach, biały jest rzeczywiście czerwony, Herod też się ma donośny głos. To jest też takie niezwykłe przeżycie, że jednak warto pokazać, że tych Trzech Króli jest takie wyjątkowe, że nie się przesiedzieć w domu, tylko właśnie wyjść, zobaczyć. Dla mnie to jest przede wszystkim fajna przygoda, okazja do wcielenia się w tego anioła, żeby sobie zagrać tę rolę właśnie. Wiele dzieci podchodzi do nas, robi sobie z nami zdjęcia, więc dla nich jest to ogromna frajda. Po prostu świetna przygoda.